Radom jak Radom w niedzielę 4 sierpnia miał zagrać ze Śląskiem Wrocław w ramach trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy. Ostatecznie mecz został przełożony na inny termin. Ma to związek z awansem ekipy z Dolnego Śląska do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Nasi Pucharowi reprezentanci mają bowiem możliwość przełożenia dwóch meczów ligowych w trakcie trwania eliminacji. Śląsk z tej możliwości skorzystał. Nowy termin rozegrania tego spotkania nie jest jeszcze znany. Tymczasem do radomskiego klubu dołączył nowy zawodnik to kapita Kapemba. 22-letni skrzydłowy z Angolii podpisał kontrakt z Radomiakiem do 30 czerwca 2027 roku. Ma za sobą grę m.in. w portugalskim trofęze. Jest też dwukrotnym reprezentantem seniorskiej reprezentacji Angolii. Występował też w młodzieżowych kadrach swojego kraju. Może grać nie tylko w pomocy, ale także jako napastnik. W zielonych barwach będzie występował z numerem 11.